Ja! A i zobaczcie, jaka ta motorówka jest potężna w porównaniu do tego samochodu, który jedzie sobie po prawej stronie. Ty, zmieszczę się tu? Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Dzisiaj kupimy sobie fantastyczną motorówkę i popływamy sobie rzeką przez całe Oahu. I jestem podjarany tą motorówką, bo to jest nowość w Motorfeście. No i jest marki Lamborghini. Właśnie jedziemy sobie do mariny, czy do jakiegoś takiego portu. Z tego portu wypłyniemy sobie, popłyniemy rzeczką. O, widzę, że właśnie będę przejeżdżał przez most. I w poprzek tego mostu też jest ciekawa rzeczka do przepłynięcia. Może na nią też bym się skusił. Ale najpierw pojedziemy sobie tam, bo tam już sobie takie fajne miejsce znalazłem na mapie. Motorówki jeszcze nie kupiłem, ale ostatnio powiem wam, że maniaczyłem dosłownie Grand Race. Nawet jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to widzieliście, że kilka meczy udało mi się wygrać, z czego jestem bardzo zadowolony. Nie było to łatwe, ale znalazłem parę takich sztuczek, które mogę wam zdradzić w następnych odcinkach, takich może nie tyle poradnikowych, bo jakiś tam super ekspertem nie jestem, ale znalazłem parę takich ciekawych rozwiązań, które mogą się przydać każdemu z was na Grand Race. Mi bardzo ułatwiły wygrywanie. Tak czy inaczej, jeździłem to z uporem maniaka do tego stopnia, że zarobiłem ponad 3 miliony, potem wydałem 600 tysięcy na jakiś pakiet samochodów i finalnie mam dalej 3 miliony, bo znowu jeździłem. Byłem chory kilka dni i no, stwierdziłem sobie, a kurczę, pogram w The Crew. Ej, i powiem ci, że bardzo mi się fajnie grało w The Crew Motor Fest Grand Race. Naprawdę sztosik, wciągnęła mnie gierka, a mało gier mnie potrafi wciągnąć. Dobra, tutaj zaraz musimy sobie skręcić jeszcze niecałe 1,5 km. Będziemy przy celu. Trochę sobie porobiłem takich drobnych zadań pobocznych. Jak teraz widzicie na minimapce, są takie znaczniki żółte i do nich sobie trzeba podjechać i po prostu je zebrać. To sobie robiłem w jednym miejscu i w sumie jest to dosyć ciekawe, bo to są czasami jakieś takie graffiti, malunki. My na odcinkach będziemy robić takie bardziej ciekawe rzeczy, jak zadania czy zdjęcia. No i oczywiście playlisty, ale dzisiaj zrobimy taki chillowy odcineczek, gdzie po prostu weźmiemy ciekawą motorówkę i pojedziemy, popłyniemy sobie. Akurat wiecie co, pogoda mi się popsuła i zrobiła się burza. Stąd wypłyniemy, zobaczcie, tu jest taki fajny porcik. O, tu jest jakaś łódź podwodna nawet. Kupujemy sobie nowy pojazd, więc wchodzimy sobie w pojazdy, wchodzimy sobie w kategorie. A kurde, muszę wejść do sklepu. Ja szukałem w swoich pojazdach, zastanawiałem się, kurde, gdzie ta motorówka jest. I ona jest tutaj, jest. To jest Lamborghini, kosztuje niecałe 1,5 miliona. Także nie jest jakoś super dużo, nazywa się Technomar for Lamborghini 63. Tutaj większość tych motorówek już mam, ale Lambo jeszcze nie. I tutaj jaki kolor wybrać? Zobaczcie w ogóle na ten, ach, będziemy musieli sobie ją obejrzeć dookoła. Ale zobaczcie, jak wygląda ten przód, taki w stylu Lambo. Ja kiedyś widziałem tą motorówkę, chyba jakiś bokser nią pływał. Dobrze, wybierzmy sobie kolorek, może taki. Cyk, i kupujemy za gotówkę. Ile ja mam tam kasy? Nowe saldo? 3 miliony ponad miałem, no. Cały czas, mówię wam, naprawdę bardzo dużo tych Grand Race'ów robiłem. Okej, możemy już sobie do niej wsiąść, ale możemy ją też trochę spersonalizować. Oj, niewiele my tu personalizacji mamy. Zobaczcie, po zakupie nie możemy już nawet zmienić koloru naszej motorówki. To naprawdę niewiele można z nią zrobić teraz. Możemy sobie wybrać rodzaj nitro, możemy sobie wybrać podświetlenie. No, to podświetlenie do motorówki słabo pasuje, może zrezygnujmy na razie. I tyle, zobacz, nic więcej. Wzoru nie można wymienić nic. Najciekawsze jest to, że po zakupie nie można zmienić nawet koloru. Ja bym chciał ją sobie tylko obejrzeć. Wjedźmy do wody. I teraz motorówka. Ach, kurczę, wybrało mi inną, bo inną mam ulubioną.
Jak myślicie, taka pogoda pasuje do tego Lambo? No ja myślę, że nie, że chyba lepiej jak poczekamy sobie do ładnej pogody. Mimo, że tutaj mamy jakieś takie zadaszenie. O, ja wiem kto, jaki bokser pływał tą motorówką. Wiecie kto? Conor McGregor. Jest taki ziomeczek. Czekaj, o, teraz mamy bardziej oddaloną kamerę. Ho, ho. Ej, wygląda. Wygląda świetnie. Wygląda jak taki samochód, tylko że pływający, nie? W sumie tak myślę, że te pioruny też robią tutaj taki ciekawy klimat. Nie no, idę gdzieś zaparkować motorówkę, przeczekam tą burzę i potem popłyniemy przez cały ląd, bo nic nie nazwiedzamy, kurde. Czekałem tu całą noc, ale nareszcie się rozpogodziło. Pokażę wam, jaką trasę dzisiaj nam wyznaczyłem. Będziemy płynąć sobie wzdłuż tej rzeki tutaj. Ciekawy jestem, czy jak wyznaczę sobie cel naszej podróży. Zobaczcie, jakie to jest długie. Ja nie wiem, czy my w pewnym momencie nie będziemy gdzieś zablokowani, na przykład tutaj. Okej. Okay. Nie wiem, czy my tam przepłyniemy taką wielką krową, więc no to będzie ciekawe. Ale chcę dopłynąć sobie tutaj. Tutaj jest mój kolega, z którym mam się spotkać i zawitam. Jest tu jakiś port? Jest. Tutaj sobie dopłyniemy. O, w to miejsce. No zobaczymy, czy mi się to uda. Można powiedzieć, że taka trochę przeprawa, nie? Tylko zamiast offroadów będziemy mieli tutaj przeprawę przez wąskie szczeliny rzeczne. Czy nam się uda to zrobić tą motorówką? To się zaraz okaże. Szkoda, żałuję tylko tego, że nie można sobie tutaj pochodzić po tej motorówce, żeby wejść pod pokład, żeby zobaczyć, jaka ona tam jest, co tam jest. A tam na pewno można się przespać i w ogóle jest dużo miejsca w tego typu pojazdach. Tutaj ledwo się pod tym mostem zmieściłem. Czekaj. O, ale fajnie wygląda podczas gdy już sobie płyniemy. Dobrze wpływamy? Chyba dobrze. Tak jak tutaj są łodzie podwodne. No łodzią podwodną byśmy się tam nie zmieścili, taką kosatką z GTA Online. Ale widzę, że te wszystkie mosty powinniśmy tutaj na początku ogarnąć. Jak mówiłem, ona jest całkiem spora. Ja nie wiem, czy nie jest nawet tej samej wielkości, co ten Demon. Wiecie, to taka największa motorówka w Dekru 2. Ona też tutaj przeszła do Dekru Motorfest. Nie wiem, czy ona jest większa, czy takich samych rozmiarów. Ale ta wydaje się potężna i zobaczcie, z tyłu mamy takie miejsce, żeby sobie skoczyć do wody, żeby gdzieś sobie... To właściwie można powiedzieć, że jest taki jacht, no nie? Taki mały jachcik, który pozwala nam nie tylko sobie popływać szybko tak na sportowo, ale też zejść pod pokład. Ja takie mam wrażenie, że... Ale chyba tak, tutaj mamy te miejsca takie ciemne, czarne. One są, zdaje się, przeszklone. Bielizna. Okej, ledwo minąłem. Dobra, przyspieszmy trochę, bo mamy kawał drogi do przepłynienia, a raczej rzeki. No i trzymajcie kciuki, żeby mi to wyszło. Coś mi się tak wydaje, że tu będzie jakiś właśnie wyścig, ale nie jestem pewny, czy tymi łodziami, tą klasą, czy tymi takimi malutkimi. Bo jest sporo mielizny, nie? Cyk. Jeszcze nie miałem tej playlisty z łodziami i podejrzewam, że tutaj są jakieś różne takie wyzwania do pokonania. Ale zobaczcie, mam gaz do końca i płyniemy tak 170 km na godzinę. To nie jest szybko chyba, co? Tak, my możemy jeszcze trymować sobie tą motorówką, także możemy większe prędkości osiągać. Ja chyba mam jakieś części osiągów? Nie, nic nie mam. Nic nie mam, dlatego ona jest taka wolna. 2000 koni mechanicznych, ja pierniczę. Jak to jest możliwe? No jest. Potężna. Ale ładnie się zrobiło. Była straszna burza. Czekałem długo przy tych statkach. Okej. Dajmy sobie widok. Dobra, jakoś przeskoczymy. No, robi się coraz trudniej. Czy damy radę tutaj?
Możemy sobie oczywiście nitro też używać. Przydałoby się, żeby mieć do tej motorówki jakieś części, nie? Żeby ona była taka szybsza, bez żadnego boosta. Ale niestety na razie nic nie ma. O, mamy z górki, że tak powiem. W The Crew dziwnie te takie rzeki wyglądają, no nie? Czasami wydaje się, jakbyśmy mieli... No nie ma żadnego większego prądu ani nic i po prostu jest tak nagle z górki, z wody. To wygląda tak, jakby to była ulica, tylko że to jest woda. O, trochę się rozpędziliśmy, 200 km na godzinę. Mamy tutaj jakieś ostre zakręty. Idzie dobrze, póki co. O, a patrzcie, tutaj mamy jakąś odnogę tej rzeki. A, okej, ona się tutaj zaraz kończy do tego stawu Wajachiwa. Czy jak to tam się nazywa? No i tu widzę, że jest jakiś festiwal. O, to będzie... Będą samochody elektryczne. Ja już sobie kupiłem taki podstawowy pakiet samochodów elektrycznych. Mam tam Hamera, jakiegoś takiego małego dziwaka i chyba właśnie Taycana. Kupiłem sobie taki pakiecik, bo elektryki to też jest coś takiego nowego w The Crew w serii, nie? Wcześniej tego nie było. No i chciałem przetestować, jak one się sprawują, czy to w ogóle coś tam daje, czy to po prostu jest taki pic na wodę. No i mówiąc w skrócie, pic na wodę, no. Da się nimi pływać, czy jeździć. Hammer ma niską prędkość maksymalną. No ale nie brzmią te pojazdy. O, patrz, tutaj mamy ucieczkę. No to dawaj, robimy. To nie będzie dobry pojazd do robienia ucieczki, ale jak już tu jesteśmy. O, dobra, ej, wpłynęliśmy chyba do tego momentu, gdzie jest bardzo ciasno. No i motorówka jakoś przepłynęła. No okej, przy okazji sobie coś tam wykonaliśmy, ucieczkę, bardzo fajnie. Tak, zdobyłem, mielizna, fuck. O nie, dobra, spłynę. Czekaj, ja muszę to cofnąć, jak się tu cofa? Przewiń do tyłu. O, wrócimy z powrotem do wody. A, widzisz, nie jest tak wesoło. Dobra, teraz musimy dodać gazu i skręcić. Zagapiłem się na te XP i na te punktacje. A na minimapce zobaczcie, jakie zawiasy mamy. Ale się piękna pogoda zrobiła. Dobra. No, trzeba przyznać, że taki porządny teścik zrobiliśmy sobie motoróweczki. I wypływamy do tego takiego dużego zalewu. Musimy go ominąć chyba lewą stroną. Ej, patrzcie, bo tu są samochody. I zobaczcie, jaka ta motorówka jest potężna w porównaniu do tego samochodu, który jedzie sobie po prawej stronie. Jest taki malutki, a to jest chyba SUV. Ty, zmieszczę się tu? Czekaj, bo coś tu chyba obtarło. Pokaż, cofamy. Okay, jak ja mam tu co? O, kurde, ja tu nie mogę wpłynąć z powrotem. Muszę zawrócić, bo to jest jakiś mocny prąd tutaj. Dobra, zawracamy sobie, hop. I zobaczymy, co tu się wyprawia. No, tu jest jakiś mocny prąd, ciężko jest motorówce. Coś tam haczy, ale kurczę, tak się kamera psuje, że nie widać tego. Jak ja mam tu teraz zawrócić? Czekaj, tu jest jakoś... Dobra, wsteczny. Ej, no... Na trzy razy trzeba. I teraz, hop. Dawaj. I w drugą stronę. Cofaj. I w drugą stronę. Okej. Okay. Udało się prawie na dwa razy. No, ile razy mieliznę zahaczyłem? Znaczy, zjechałem na mieliznę tam w jednym miejscu, co musiałem cofać, nie? O kurde, ale dziwnie wygląda. No i dobra, zbliżamy się powoli do kolegi, tylko musimy jeszcze przez jeden ciasny most przepłynąć, który jest zaraz przed nami, zobaczcie. Czy my się przeciśniemy? Spróbuję tą wyższą stroną. Okej. Chyba nic się zahaczyło, nie? A wyglądało groźnie.
Dobrze, i dopływamy sobie powolutku. Mamy tu jakieś miejsce? O, chyba tutaj. Tu sobie zaparkujemy. Proszę rzucić sumę, ale tu są dopiero fajne jachty. O, jak ciężko trafić. Ja tu chyba jakąś część odkryłem. Dobra, to już może być i tutaj. Mnie znosi to motorówką. Jak ja mam tu... Ponoć w motorówkach są czasami jakieś silniki boczne czy coś takiego? Ja nie wiem, są tu jacyś fani motorówek? Ja, mi by się to przydało teraz do zacumowania, bo kurde... Co skręcę w tą stronę, to mi... What the hell? Dobra. Patrz, ziomek, jak dziwnie. Okej, przycumuję do tego jachtu obok, ale dziwnie się tu parkuje. Ej, autentycznie, to jest prawie taki jacht, nie? A tutaj w Motorfestie to jest motorówka, którą będziemy się ścigać. Nie wiem, czy ona będzie dobra, czy nie, ale wygląda zajebiście. Chciałbym sobie jak w GTA teraz z niej wysiąść, obejść dookoła i wiesz, zobaczyć, nie? Wejść pod pokład czy coś, no to już się marzę, ale żeby chociaż można było wyjść i sobie ją zobaczyć z zewnątrz. Ja chyba muszę zaprosić na odcinek kogoś, kto ma taką motoróweczkę, sobie wziąć samochód i sobie ją zobaczyć z zewnątrz, jak wygląda. Może dałoby się zrobić tak, żeby się na tej motorówce jakimś, o, motocyklem na przykład przewieźć, nie? Żeby inny gracz mnie przewiózł. To by było ciekawe. Ciekawe, czy tak się da w ogóle w dekru Motorfest. No i moi drodzy, jak oceniacie nowy pojazd w dekru, w serii dekru? To jest Lamborghini Yacht. No na razie jest wolny, ale ja tutaj będę walczył, żeby odblokować jakieś lepsze części. No i przepłynęliśmy sobie przez taką najdłuższą rzeczkę. Tutaj w dekru, Motorfest. I w ogóle nie widać, jak się oddali, nie? Ona tak wygląda z daleka, jakby była błotnista. Trzeba mocno przybliżyć kamerę, żeby ją zobaczyć. Tutaj wzdłuż są drogi, więc można by było kiedyś zrobić taki wyścig, na przykład jakieś szybkie motorówki kontra jakiś pojazd, nie? Jakiś samochód i wzdłuż tutaj się ścigać. No, musiałby być jakiś taki nie za szybki ten samochód, nie? No bo jednak asfalt jest duża przewaga, żeby dojechać jak w jakieś... I wracamy do motorówki. Odpłynęła, zobaczcie, odcumowało ją. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Hej.